Cześć kochani, kolejne wyjątkowe spotkanie przed nami. Jak doskonale wiecie, dostałam w ostatnim czasie mega paczkę, niespodziankę z nowościami. Poznaliście już Barbie baletnicę, cudowne zestawy Enchantimals, a teraz przyszedł czas na, uwaga, uwaga, Monster High. Do dzisiejszego odcinka raczej nie będę zapraszać Zuzi, bo obawiam się, że laleczki Monster High mogłyby ją nieźle przestraszyć. Przed nami pierwsza mroczna bohaterka, czyli Draku Laura, która ma przepiękną czarno-różową stylizację. Mnóstwo mrocznych dodatków, a zobaczcie, kto jest jej przerażający mały nietoperz. I tak się prezentuje nasza pierwsza mroczna bohaterka. Spójrzcie, jak dopełniona jest jej stylizacja, nawet kolczyki ma czarno-różowe. W wystawie nasza Draku Laura ma również cudowną stylizację na zmianę, ale też wyjątkowe dodatki. Spójrzcie na ten plecaczek, to jest różowe serce z czarnymi skrzydłami. Jej pupil nietoperz jest jednocześnie przesłodki, ale też bardzo mroczny. Ciekawe, co nasza bohaterka przegląda sobie tam na telefonie. Chyba że dzwoni po swoje koleżanki. Czas je poznać. Ale zanim to się stanie, chciałabym Wam pokazać jedną bardzo ciekawą rzecz. W torbie naszej Draku Laury znalazłam filtr przeciwsłoneczny. To po to, żeby jej twarz zawsze była taka blada i mroczna. A czy jej mroczne koleżanki również go stosują? Ten Wolf chyba nie. Zdecydowanie ma ciemniejszą karnację. W jej garderobie znajdziemy wielkie, puszyste, fioletowo-czarne futro. No to czas poznać bliżej kolejną mroczną bohaterkę Monster High, a jest to wilczyca. Zobaczcie, ma nawet swojego uroczego wilka ze sobą. No i cała jej stylizacja jest równie wyjątkowa jak jej poprzedniczki. Na włosach aż trzy kolory, bo widzę ciemny brąz, bardzo ciekawy kolor blondu, no i fioletowe pasemka, które pasują do jej makijażu oraz stylizacji. Stylizacja to taka różowo-czarna jakby panterka, a jej torebka to naprawdę mroczne królestwo skarbu. Jestem bardzo ciekawa z tych dwóch dziewczyn, która podoba Wam się bardziej, bo ta ma naprawdę przepiękną buźkę. Mimo tego, że jest to mroczna Monster High, bardzo mi się podoba. Alden Wolf również trzyma w ręce telefon, więc być może dzwoni już po kolejną, trzecią bohaterkę dzisiejszego dnia. Jest nią wyjątkowo kolorowa Laguna Blue. Przyjacielem jest rybka, a dodatki przypominają łuski. Zobaczcie, ma nawet jakieś krabowe chipsy. Ta laleczka ma w sobie wyjątkową magię. Jej kolorystyka przenosi mnie w świat morskich tajemnic. Zobaczcie, jaką ma piękną przyjaciółkę, różową rybkę. A jej plecak to taka wyjątkowa muszla pełna skarbów. Ile tutaj kolorów, ile tutaj wzorów, miętowy, różowy, czarny, żółty, fioletowy. Słuchajcie, jest tego niezliczona ilość. Jej stylizacja jest po prostu wyjątkowa. Poznaliśmy dziś trzy bohaterki mrocznego i tajemniczego świata. Draku Laurę, Lagunę Blue oraz Clauden Wolf. No i teraz oczywiście jak zawsze czekam na Wasze komentarze, która z nich najbardziej skradła Wasze serce. Ja naprawdę nie mogę się zdecydować, bo wszystkie dziewczyny są wyjątkowe. Bardzo chętnie poznałam świat każdej z nich, mam nadzieję, że Wy również. Jestem też bardzo ciekawa, czy moja królewna Zuzanna, moja córeczka, będzie tak samo zainteresowana światem Monster High jak ja. Dla mnie to prawdziwa mroczna magia. Dziękuję Wam kochani, że byliście razem ze mną. Oczywiście zapraszam Was na kolejne materiały na moim kanale. Jak wiecie, w troszeczkę mniejszej części.
częstotliwości niż jest to zwykle, ale będę starała się raz na jakiś czas o sobie przypomnieć. Także moi kochani, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!